Kiedy oddaję książkę już czytelniczkom i czytelnikom, to zawsze mnie ciekawi, jak ludzie ją czytają, co z niej wyciągają, jakie mają skojarzenia. Takie bym powiedział cierpienie autora, że nie wie, co się ludziom dzieje w głowach, kiedy czytają jego tekst. Oglądając potem tę moją książkę w teatrze czy w filmie, widzę, co, jak reżyser czy reżyserka ją czytali, prawda, jak ją widzą. Właściwie widzę, poznaję wyobraźnię, która pracowała przy czytaniu mojej książki. Zawsze mówię, przepraszam bardzo, ja chcę dopiero dostać zaproszenie na premierę i dopiero wtedy chcę zobaczyć, jak to, jakżeście to odczytali. Także jestem takim autorem, który nie przeszkadza. A po raz pierwszy mi się zdarzyło, że w ogóle mnie zaangażowano, tak że ja się też mogę tutaj pokazać czy coś powiedzieć. To pierwszy taki przypadek, chociaż to chyba już jest siódma czy ósma adaptacja jakiejś mojej książki.